Witam Was w kolejnej grze, jaką jest Max Payne 2, upadek Max Payne'a, a po angielsku The Fall of Max Payne. Więc na samym wstępie jeszcze chciałem powiedzieć, że muzyka w tej grze jest naprawdę dobra, świetna nawet bym powiedział. Więc może obejrzymy najpierw, co było w pierwszej części Max Payne'a. I am Max Payne. My wife and daughter were murdered. It had something to do with the designer drug V. I transferred from the NYPD to the DEA. Went undercover to find their killers. I got too close. I was framed for murder. With nothing to lose, I went after the Mafia during the worst winter storm in a century. My first stop was Vinnie Gagnetti, a lowlife in the habit of taking his frustrations out on underage call girls. I left him bleeding in an alley after I'd gotten what I wanted out of him. I met Mona Sachs in a gothic nightclub, Ragnarok. She was a hired killer. We were after the same man, her sister's sadistic husband. I was drawn to her for all the wrong reasons. I made a deal with Vladimir Lem. The Russian was a smooth operator. He helped me get to the mob boss I was after, but I was in over my head. The government was involved. A mystery man called Alfred Woden told me the name of my real enemy, Nicole Horn. Woden and Horn were both members of a secret society, the Inner Circle. She was behind V, behind everything. While working for the DA, my wife had accidentally seen papers that incriminated Horn. Wood promised to take care of the charges against me if I took Horn out. Deputy Chief Jim Guevara of the NYPD was trailing me by the empty shell casings that I left behind. Gunshots made me deaf to the siren, but they couldn't drown the sobs of my dead wife. Mona sided with me against Horn. She took a bullet for that. Her body disappeared behind closing elevator doors. I killed Horn. I gave myself up to the police. I had enough evidence against Ward to know that he'd keep his promise. I lied to myself that it was over. But I was still alive. My loved ones were still dead. It wasn't over. Tak, więc jak widzicie, w poprzedniej części Max Payne'a żona i córka Maxa zostały zamordowane i on szukał tam zabójcy. Jim Bravura go tropił, aż w końcu coś tam i zabił jakąś tam babkę i się skończyła gra. Tyle pamiętam, bo tutaj tak sobie tylko czytałem dla przyjemności, więc rozpocznijmy grę. Będę grał na poziomie bezliczosnym, czyli na drugim. Odblokowuje się od razu po pierwszym, co nie jest chyba żadną zagadką. Na trzecim nie, bo tam nie mam... Tam mam tylko kilka save'ów na misję. A poziom trudności jest taki sam jak na bezlitosny. Więc rozpocznijmy grę. We're losing him. Multiple gunshots. He will blow.
head trauma. God only knows what else. Shock. Starts too large for IV. Get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're moving. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. Tak więc, jak widzimy, teraz jesteśmy w szpitalu. O, trochę zmniejszyłeś czułość myszki. O, dobra. O, jest dobrze. Jesteśmy w szpitalu, do którego Max trafił po tym... Chwila, po czym on tu trafił? Aha, tego się dowiemy później. Bo tutaj gramy w chyba trzech różnych czasach. Albo w dwóch, albo w trzech. Nie pamiętam tego dokładnie. Kurczę, słoneczko wyszło. Tak, tu prawie nic nie widzę w tym monitorze, prawie nic nie widzę. Więc sorry za takie przerwanie, ale chciałem po prostu zapisać, jak tylko, którym był tutaj quick save, zaraz zobaczę. Tak więc jest to klawisz F5. Voila. Już chciałem do instrukcji patrzeć, ale znalazłem to w opcjach. Gdzie teraz trzeba było iść? Kurczę, może trochę podjaśnię monitor. Sorry za takie skakanie po opcjach, ale no cóż. Chyba tyle wystarczy. O, tu trzeba iść. What's that? Freeze, NYPD! Found him! Holy shit. O kurde. Pierwszy raz mi się takie coś udało. Może tak poleciał fajnie. O, kolejne haluny. She's one of them. Lion kill me. Back pain. Winters. Tak, o ile się nie mylę, mamy tutaj tak. Teraźniejszość? Nie, to nie jest chyba teraźniejszość. To jest chyba jeden dzień przed, później mamy dwa dni przed, a potem chyba jest teraźniejszość, o ile się nie mylę. Tak, tutaj mamy takie krótkie, takie streszczenie jakby fabuły Max Payne'a 1 i 1, Max Payne'a 1. Tak, Max, tutaj rodzina. Tutaj jakiś potwór, tutaj żona i córka zamordowane, tutaj Max Payne płacze. Dawaj Jamciu, papu. Jamciu, dziękuję. Dobra, idziemy do windy, jedziemy dalej. You're not going anywhere.
What happened out there? You did it. Internal affairs is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. Holy shit. No niezłe ma poczucie humoru. Ja bym powiedział co innego, gdybym umierał. No nie, pieprzył się o takie bzdury. No sobie to nie są bzdury, bo kogoś zabił, nie? No to prawda. Aha, będę się starał pokazywać takie jakby ukryte miejsca w całej grze. Tak, widzimy kogoś na stole. I tried to run from it, edit it out. Winterson was dead. I was a murderer. Tak. Więc teraz zdradza, że to on ją zabił. Max Payne zdradza. Tak, rezydencja teraz. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. Fatal choice already made, and it would get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together, you cut yourself. Your image keeps shifting, and you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You'll see the choices you didn't know you'd made. Like staying at work late to chat with a friend instead of hurrying home to your family. Bad eye people, circle around, cover all the exits. Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Where are those extra units? Call Central, get every available unit here now. I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. No, to jest już rozdział pierwszy, bo prolog skończyliśmy, więc tutaj na razie skończę nagrywanie. Będę się starał nagrywać po jednym rozdziale, których jest chyba... są trzy części i każdy chyba ma po 7 części, czy tam 7, 6, 8. Jakoś tak, chyba 21 rozdziałów w sumie jest. 24 chyba z prologami. O, jeszcze obejrzymy ten komiks. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out. Back to the job. The NYPD. Report to shots fired in the warehouse, they're acknowledged. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective. Źle tam dymek podpisali. Raczej słówka. Trochę za mocno w lewo słówka przesunęli. Bo w dymku było napisane się za to. A obok było na takim ciemnym tle jeszcze biorę. To teraz zauważyłem. Tak, nawet jak będziemy tutaj stali cały dzień, to wsparcie tak od razu nie przyjdzie, więc na razie kończę nagrywanie i do następnego odcinka.